tematem konferencji, która dzisiaj się rozpocznie i będzie kontynuowana przez następne dwa dni w Poleńczyku, są wyzwania, jakie stoją przed naukami o zarządzaniu jakości w turbulentnym otoczeniu. Tutaj przede wszystkim chodzi o środowisko biznesowe, ale również o środowisko akademickie. Pomysł zrodził się dość dawno i on wynika z tego, co dzieje się we współczesnym świecie. Mamy turbulentne czasy. Dowiadujemy się o tym zarówno z literatury, jak i z tego, co możemy obserwować w otoczeniu biznesowym. Czasy są nie tylko turbulentne, ale i złożone. Myślę, że ostatnie dwa lata były bardzo ciężkie dla wszystkich przedsiębiorców z różnych branż i myślę, że dużym wyzwaniem są tutaj umiejętności adaptacyjne. Nas interesuje zarówno zarządzanie to takie praktyczne, jak i nauki o zarządzaniu i jakości jako dyscyplina naukowa. Dlatego konferencja ma taki wymiar naukowo-biznesowy, bo celem naszym jest zespalanie nauki i biznesu po to, żeby obie strony czerpały jak najwięcej korzyści. Dobra teoria oznacza dobrą praktykę. Powiedziałbym, że konferencja właśnie służy temu, żeby nauka poprawiła się, tak, żeby nastąpił pewien rozwój. Stąd konferencja oznacza pewien warsztat, prezentacje, dyskusje. Połączenie jest niewątpliwie pozytywne, pozwala na pewną kreację. Jest pytanie, jak szeroki będzie krąg odbiorców. Marketing ma pewien problem wizerunkowy. Przeciętna osoba w społeczeństwie zazwyczaj nie kojarzy marketingu w sposób pozytywny. Że podejmowana tematyka dyskusji, wystąpień publicznych, które będą miały miejsce podczas tej konferencji, zwróci uwagę na możliwość odmiennego podejścia do zmian, które w naszej dyscyplinie również zachodzą. Każdy żyje ze sprzedawania czegoś. W związku z tym każdy produkt, jaki by on nie był, musi zostać zareklamowany, klienci muszą, konsumenci również, zostać poinformowani o tym produkcie, więc bez marketingu dzisiaj nie jesteśmy w stanie funkcjonować.